Pani poseł Zawisza, sprostowanie, proszę bardzo. Pani minister mówi, że nie wie, o czym mówię, więc ja wytłumaczę. Minister Wdówik zobowiązał się do przygotowania listy schorzeń, które kwalifikują do jednorazowego wydania orzeczenia do 16 roku życia, tak żeby rodzice dzieci z niepełnosprawnością nie musieli co roku udowadniać, że ich dzieci nie wyzdrowieją. I teraz tak, nie potrzebują państwo do tego ani Sejmu, ani Senatu, ani nawet prezydenta, ponieważ wystarczy to przyjąć w randze rozporządzenia. I nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia, że przez 2 miesiące minister Wdówik w tej sprawie nie zrobił nic. Więc może zamiast prostować moje słowa, pani minister porozmawia z ministrem Wdówikiem, dlaczego nie wykonał swojego zobowiązania, które złożył tysiącom rodzin w Polsce. Dziękuję, proszę bardzo.